Wylądowałem w Wietrzychowicach, mamy piknik archeologiczny, jest zamieszanie, bo nie ma miejsca parkingowego. Robi się duży korek, a to oznacza braki organizacyjne. Jak widać, jest sporo osób, pewnie dużo ludzi z Włocławka, jak i z okolicy. Dzisiaj też była fajna impreza w Kruszwicy, Mistrzostwa Europy U23. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Kolejny znaczek. A tak. Zapraszam tutaj Państwa panowie na drogę powietrzną. To był chyba jakiś zorganizowany rajd rowerowy. Sporo zwiedzających jak nigdy. Dzieje się tak raz w roku. Jeszcze nie doszedłem, ale bardziej przypomina to piknik disco polo. Nie, kochanie, nie dam rady cię wziąć na rączki. Tutaj mamy człowieka sprzed wielu tysięcy lat, tak właśnie, który wyplata tutaj, jak się fachowo to nazywa? Przecież sieci, ale wie pan, no, coś za pomocą takiej kleszczki. O właśnie, o to mi chodziło. No tą zapas tej nici, bo to taka igła jakby z zapasem nici. I potem po prostu się szyje, tam za chwilę zacznę to szyć. Tutaj dalej mam taki nóż, który też jest krzemienny, ostrze. A skąd pan jest? Ja tu jestem pracownikiem Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. O, jeszcze tam akurat mnie nie było, a to trochę wstyd, zapraszamy, nie? Państwa na przykład, teraz w najbliższą sobotę jest festyn pod hasłem Powrót do przyszłości. To trwa tylko 4 dni, czyli normalnie zawsze to trwało 9, teraz tylko od soboty do wtorku, więc świetna impreza, gdzie jest prawie 400 wykonawców różnych dziedzin i Państwo mogą się zapoznać, czy po prostu przez zabawę edukować się. Rozumiem. Tak. Przejdę jeszcze do tematu. Tutaj wrócę, w ten kosz też łapano ryby na rybek? Tak właśnie. No. Oprócz tego, że tu były te sieci, które widać w tle. Tak, tak, oczywiście. A to wiadomo, do czego służy. No, to jest, wie pan, to samo, tylko zrobione po prostu z tego, nie? I takie podbieraki, to jest oczywiście ta część, zaraz pan pokażę, wie pan, to jest namoczone na przykład w takim wosku pszczelim, żeby to po prostu nie gniło w wodzie, nie? Tak. Czyli konserwacja. Tak, niech on dotknie też, zobaczy. A no tak. No pachnie jeszcze. No. Chociaż to ma 3 lata tam. Aha. Pewnie te rzeczy, niektóre. Chcę to pozwolę przejść. No nic, lecę dalej, dobra. Może zawitam później. Co my tu mamy ciekawego? Stanowisko związane z metalurgią miedzi. Właśnie sobie łatamy. A jak ta metalurgia rozwijała się tutaj w regionie? No właśnie słabo, z tego co wszystko wiadomo. Otóż raczej większość przedmiotów, które gdzieś w regionie były znajdowane, raczej należy interpretować jako importy, czyli przedmioty, które zostały sprowadzone z odleglejszych terenów, bo w jaki sposób możemy zinterpretować metalurgię? Czyli nie było tak jakby złóż... Złóż to na pewno nie ma. W ogóle... Ale tam w okolicach Zgłowiączki, rzeki, coś tam tej miejscowości chyba, swojego czasu, wybierano, bo czytałem jakąś książkę pani archeolog, której nie pamiętam z nazwiska. Miejscowość Zgłowiączka położona przy rzece Zgłowiączce. Na Kujawach. Tutaj. A pan skąd jest? Rudy Miedzi. Ja jestem z, no już chyba Wielkopolska, granica Kujaw i Wielkopolski, Pałuki. Aha, Pałuki.
No tak, to w sumie dziwne, bo tutaj dosyć spora populacja mieszka, począwszy tam od Włocławka, Brześcia Kujawskiego, aż do tutaj, gdzie właśnie... Na cmentarzysku w Brześciu i w Osłonkach zostało znalezione dużo przedmiotów metalowych i ogólnie dużo przedmiotów, które świadczą o pozycji, o jakimś wyjątkowym statusie osób, które zostały tam pochowane. Z tym, że jaki z punktu widzenia archeologa jest dowód na miejscową metalurgię? Nie gotowe wyroby, które mogą być zawsze sprowadzone, tylko narzędzia, piece, na przykład narzędzia do ich produkcji. Czyli w przypadku tego okresu to będą tygle, łyżki odlewnicze, ewentualnie dysze. No i takich niestety brak. Jakbyśmy wzięli w ogóle pod uwagę obszar całej Polski, no to będzie ich dosłownie na palcach jednej ręki, dwóch do policzenia takich narzędzi związanych z metalurgią. Więc nawet jeśli ona była, to w bardzo nikłym stopniu, a też nie musiała się opierać na lokalnych złożach, bo nawet jeśli faktycznie nie mam podstaw, żeby kwestionować to, co mówił Pan o tym, być może są tam, po prostu nie znam wszystkich złóż, to raczej pewnie będą małe, prawda, te złoża. No historia i generalnie archeologia to jest też dosyć spora i rozległa dziedzina, także nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. Tak, bo z kolei ja bardziej się interesuję metalurgią brązu, z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. I ogólnie też się uważa, że dla tego czasu mamy mnóstwo dowodów na miejscową metalurgię, nawet miejscowe formy. Mówię tutaj z perspektywy ziem dzisiejszej Polski. Jednakże uważa się, że cała metalurgia opiera się o surowcu przetapianym. Czyli mamy gotowe wyroby, które wyszły z mody, zepsuły się, bądź cokolwiek z nimi się stało. I przetapiano te wyroby, żeby stworzyć coś nowego. Więc nawet nie trzeba pozyskiwać miejscowo ród, żeby metalurgię uprawiać. Też nie trzeba być, jeżeli chodzi o metalurgię, nie trzeba być tutaj na przykład miejscowym mieszkańcem danego regionu, też jeśli chodzi o samych metalurgów. Jest duże prawdopodobieństwo, że byli też to po prostu znawcy tego rzemiosła, którzy przemieszczali się z miejsca na miejsce do danej społeczności, do danych ludzi. No nie każdy chciał chłonąć tą wiedzę lub też nie chcieli zdradzić tajników. Nawet chyba. Ale to jest prawdą też, tak jak pan powiedział, właśnie, że wystarczy nieraz pokopać w ziemi, żeby coś znaleźć, bo przykładem jest Bodzia na Kujawach, taka miejscowość mała. To kojarzę, bardzo znany cmentarzysko wczesnośrednie. Tak, odkryte całkiem przypadkiem, dlatego że tam były wykopki pod autostradę. I tam znaleziono między innymi taki dosyć bardzo ciekawy artefakt o nazwie kaptorga, taki kunsztownie wykonany. I tak jak właśnie pan powiedział, że tam został pochowany zacny poczet. Być może, że to był... Kaptorga ze srebra, prawda? Tak. No dobra, lecę dalej, nie przeszkadzam, dziękuję za rozmowę. Może wpadnę jeszcze. Tak, mówię, nic odkrywczego po całym dniu już nie powiem. Nie, to wiesz co, nie chodzi o to, bo ja już chciałem następną gadkę. O jakby znajomości, bo właśnie tak jak ty mówiłeś, że od razu się spytałeś, czy... Właśnie byłem ciekawy, czy je się garbuje, czy po prostu zasala na przykład, czy to... A to nie wiem, bo zasolona też może być. No właśnie, wiem, bo to... Tu jest. Wiem, że zasolone skóry, no to robią się takie techy właśnie, które teoretycznie można potem namoczyć. Tak, no jak się odsoli, ale przy lekkim zgarbowaniu one też, jak zostaną, one są sztywne, nie? Przepraszam, że się wtrącam. To są ostrza mniejszej włóczni? Harpuny. Harpuny, tak, harpuny. Końcówki harpunów to odprawiano w drewno i... No i rzucano. Niektóre mają dziurki, czyli były po prostu przyczepiane lekko, po to, żeby jak kiedy się wbiją, to żeby nie ułamać się po prostu. No bo jeżeli z takim patykiem ten patyk zacznie się wierzgać, albo zwierzyna gdzieś tam zahaczy o coś, no to harpun nam pęknie. A to co to jest? Suszone jelitka? Jelitka? Nie, to są skóry. Aha. Tak, kawałki, pasy skóry. A właśnie miałem wrócić do tego drewna, że jakby ich wiedza na temat surowców i generalnie otaczającego ich świata no była no niesamowicie duża i wydaje mi się, że właśnie no do większych opraw do takich lekkich narzędzi jest generalnie z takiego miękkiego drewna, lekkiego, jakieś tam właśnie topole, jakieś lipy czy coś w tym stylu. No i właśnie dlaczego?
no, krzemieniem generalnie dużo łatwiej się dłubie w czymś miękkim, no tak, niż tam w jakimś dębie. No okej, okay, będzie trwalsze, ale i tak, no, i tak te krzemienie nam wypadną. I tak będziemy musieli je tam jeszcze raz gdzieś tam. Widzę. Co tutaj pani pichci dobrego? Co tutaj pichce dobrego? Tutaj pichce pod płomyczki. Z czym chcesz? Ja z miodem. Z grzybami. Grzybów nie je się na surowo. Odpowiednio mocno zdegradujemy, że tak powiem, bydło, to wyjdzie nam z powrotem tur. Nie do końca tak to działa, ale faktycznie coś im z tego wyszło. Coś im z tego wyszło, żyje, jest płodne, rozmnaża się. Inaczej niż żubro. No, żubranie są, tak. To wiem. Przepraszam, że się wtrącam. To, co się tam pichci, to jest odpowiednik teraz modnego beef jerky? Tak. No, ja wolę mówić suszona wołowina po polsku, bo kebaby to już są polskie, ale wolę chodzić do fryzjera niż do barbera. Tutaj mamy warsztaty dla dzieci. Co tutaj wyrabiamy? Garnuszki. Całkiem nieźle wychodzi. Uczymy się kawy, ale... Mnie się widzi, że... Że to chyba z plastu. Dobrze, pójdziemy do sprawy. Na razie czekaj. Dlaczego pani tutaj uczy? Lepimy naczynia z gliny. Dobrze, teraz tego wężyka zwiń w ślimaczka. Tak, Wiktoria, to na pewno jest widelec. Weźmy surówkę, nabij zeszłość. Jak mamy coś takiego, to trzeba paluszkiem pozacierać tutaj te wszystkie łączenia. Już mamy. Nie mamy takiego. Nie mogłaś powiedzieć, mam nadzieję, że cię zaprowadziła do fryzjera. Bardzo dużo pracy. No właśnie. Żeby zgodnie się materiał, trzeba kilometrów. Żeby było takie ruchy. A tu mamy A jak z wełną w takim razie się postępuje? Z wełną o wiele prościej i szybciej. Bo mamy owce, golimy owce. Wtedy teraz golimy, bo wcześniej wygrywano jej tą włoskę i to nie bolało. Aha. Nie, tak wyskubywano. A nie mieli takich prymitywnych nożyczek? Nożyczki to dopiero początek naszej ery. Jest to dużo później, więc wyskubywano to rano. Zobaczę, co tam dalej się dzieje. Zaraz tutaj wejdziemy na grobowce. Jakiś koncert się tam odbywa. Może fajną muzykę dają. Zobaczymy. Oh, yeah.
Dobry. Co my tutaj dobrego mamy? Z miejsca koncertowego wróciłem do wioski sprzed wielu tysięcy lat. To jest zdecydowanie jest spokojniej. Nie możemy poczuć bardziej klimat tych zamierzchłych czasów. Jeszcze tutaj mnie nie było. Tutaj jest pokazane, jak pracują archeologowie. Niezły żół. Ale ona jest miota, znaczy oszczep jest przynajmniej 5 razy cięższy od strzały i z wzoru na energię. Jest masa, to oczywiście leci wolniej niż strzał, ale masa urządzenie pomiarowe. Już nie pamiętam, jak to się nazywa, niwelator czy teodolit. Nie pamiętam, ale niedawno. Tak, mistrz świata w posługiwaniu się kluczem był z Polski. Nie wiem, gdzie on trenował. Proszę mnie nie pytać. O, złamałem. I faktycznie ma siłę. Za dużo energii. Musisz pana woli strzelać z łuku, czy. Łuk jest zbyt mainstreamowy. Wszyscy strzelają z łuku. Wolę rzucać oszczepa. A tam mamy liska. Chce ktoś spróbować, tylko nie ty, bo ten jest jakby bardziej wymagający. Ten jest prostszy. To ja mam teraz. To później obejdę. Czy pomachaj?
Super. Słabością tego oszczepu było to, że został zakupiony w Brico. Nasz nowy Brico. Powinien być... poczekaj, ja jeszcze raz pokażę. Tak, kusze legalnie nie można posiadać. Można bez cięciwy. Można strzelającej kuszy posiadać. Podobno swojego czasu tego przyrządu, mówię o kuszy, zabronił nawet sam papież. Bo tak się trudno te bełty wyciągało z uda na przykład. Okej, trzymaj. Najpierw muszę to odkryć. I przepast na puszcza, że jest też. Aż ciężko. No właśnie, ciężko było się przedostawać. Tam wiadomo, jak jakaś rzeka czy coś, no to... Nie, można dotykać? Można, tak, oczywiście. A co by tu panią interesowało? Co to jest w ogóle? To jest siekiera. Nie zauważyłam. Tu jest, no tak, bo tutaj się tak zlewa. Zlewa się, no. Jakaś kłótnia z mężem była? Jeszcze nie, ale to może. Żona to, ja tamto. Aha, dobra, to ja już uciekam lepiej. A później jest... O. Już po pikniku historycznym. Czas się zwijać. Było jak było. No to nie wiem, co chcesz. I tyle.